Romantyzm absolutnie nie ma sensu i nieważne jak dużo wiesz na temat tej epoki rozpoczynając ten materiał, na pewno zgodzisz się z tym stwierdzeniem. Żeby uzmysłowić sobie jak bardzo odkleiła się tkanka społeczna i tkanka artystyczna w trakcie tej wyjątkowej epoki, zapraszam Cię do bardzo króciutkiej retrospekcji czy porównania, czy alegorii, czy po prostu historyjki, która uzmysłowi Tobie z czym mamy do czynienia i ułatwi mi poruszanie się w tej epoce przez dalszą część materiału. Zapraszam. Jako swój pierwszy samochód kupiłem sobie Matisse DeWu. Jeśli wiesz cokolwiek o motoryzacji i rozpoznajesz tego demona, to już się śmiejesz. Ale jeśli nie, to krótkie wyjaśnienie specjalnie dla Ciebie. Był to około 600 kg, 25-letni, zardzewiały i skrzypiący rower Twojego wujka, wzbogacony gdzieniegdzie o blachę, ale też grubości tylko puszki po Pepsi, nie mający absolutnie żadnego wyposażenia, poza kierownicą i kołami. Cierpiałem w tym samochodzie po prostu niemiłosiernie. Wiem, że mam zwyczaj przesadzać i wyszukiwać na tym kanale porównania całkowicie odklejone od rzeczywistości, ale tym razem mówię 100% serio. W zimie na przykład ten koreański symbol ascezy zamarzał od środka na szybach, z których w trakcie jazdy musiałem jedną ręką skrobać powstający w trybie rzeczywistym szron czy lód, czy cokolwiek to było. Raz po dojechaniu ze znajomymi po kilkusetkilometrowej trasie w Bieszczady musieliśmy wybijać zamarznięte drzwi od środka, bo mój Matisse po prostu nie chciał nas wypuścić. Gdyby ten samochód dalej istniał, to pewnie teraz badaliby go meteorolodzy, bo wnętrze tego 25-letniego demona w zimie potrafiło być chłodniejsze niż temperatura na zewnątrz, a w lecie, jak jakieś osobne słońce, wnętrze Matisse'a generowało dodatkowe ciepło i emitowało je do otoczenia. Pomimo tego wszystkiego i pomimo miliona innych anegdotycznych dowodów prawdziwego cierpienia, trzymałem się tego samochodu prawie 2 lata. I to nie dlatego, że nie było mnie stać na coś lepszego. Okej, faktycznie jak każdy student byłem biedny, ale jeżeli coś zrozumiałem po tych wszystkich latach na 100%, to że nikt nie jest serio tak biedny, by mieć do wyboru tylko Matisse'a. Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego? Byłem w tym aucie w podejrzany sposób zakochany. Uwielbiałem myśleć o sobie jako kierowcy najgorszego samochodu, jaki da się spotkać na drodze. W sumie lubię to do dzisiaj. Chwaliłem się tym i dalej chwalę się znajomym, jakbym miał jakiegoś nowego Mercedesa. I było to o tyle absurdalne, że część moich znajomów serio miała jakiegoś nowego Mercedesa albo, no nie wiem, inny samochód, za który można by kupić flotę na przykład 500 Matisse'ów. Serio, 500, w sensie policzyłem to. Ale i tak, w moim przeświadczeniu to ja byłem szczęściarzem, to ja byłem tym wyjątkowym. I zanim powiesz, że cała ta historia z puentą nie ma najmniejszego sensu, zapraszam Cię teraz do przyjrzenia się romantyzmowi, w trakcie którego Europa oraz Polska przechodziła taki sam okres jak ja z moim Matisse'em. Romantyzm jako epoka powstaje mniej więcej pod koniec XVIII wieku w reakcji na takie zjawiska jak rewolucja przemysłowa czy rewolucja francuska, które odcisnęły na społeczeństwie europejskim takie piętno, jak niezdanie ostatniej próbnej matury na 2 miesiące przed faktyczną maturą odciska na psychice licealisty. Tutaj od razu mała uwaga, ten odcinek poświęcony jest romantyzmowi w rozumieniu europejskim, takim ogólnym. W Polsce, jak już pewnie wiesz, trendy europejskie przychodzą troszeczkę później i zostają na troszeczkę dłużej i tak dalej, znamy to ze wszystkich innych epok, o których mówię na swoim kanale. Zapraszam Cię do odcinka poświęconego polskiej wersji romantyzmu właśnie, która albo już jest na kanale, albo zaraz będzie. Romantycy, niczym maturzysta w trakcie przygotowań do egzaminu, za swojego wroga numer jeden obrali szeroko rozumianą logikę i sens. Romantyzm zaczyna się, kiedy intelektualiści, nie chcąc spędzać popołudnia przeglądając Excela albo spisując przepisy BHP dla nowo powstającej fabryki, zaczynają wzdychać za głupotami i uciechami życia ludzkiego. Wejście w romantyzm to moment, w którym intelektualiści europejscy, dla uproszczenia powiedzmy, że wszyscy, albo przynajmniej wszyscy powiązani ze sobą mózgami, jakby byli podpięci do jakiegoś Matrixa, przeżywają jednocześnie takie ogromne wypalenie zawodowe i zwracają się w kierunku tego, co niepoliczalne i nieuchwytne, czyli przede wszystkim emocje i sztuka. Europa jest w takim momencie życiowym, jak twój kolega z podstawówki, który tworzył algorytmy w 4 językach programowania, kiedy ty uczyłeś albo uczyłaś się kolorować z wypełnieniem w pancie na lekcji. Ale teraz po maturze, kiedy już się dorobił, zdecydował rzucić tę stabilną pracę, no i no nie wiem, chodzi teraz na grzyby albo na lekcje śpiewu. Hej maleńka, skocz na bękę, zawsze byłaś! Romantyzm to gigantyczny zwrot ku sztuce i docenienie rzeczy, które niczym studia humanistyczne nie mają żadnego praktycznego zastosowania, ale rezonują ze społeczeństwem i w sumie wyglądają tak, jakby to zastosowanie miały. Romantyzm to też moment, kiedy po latach uważania, że każdy jest wartościowy i ma swój wkład w rozwój nauki czy sztuki, wszyscy zaczynają poszukiwać znów ideału i wzdychać do bohaterów, czegoś odległego, takiego jak idealny artysta czy wzór patrioty. A w sumie to najlepiej wzór
artysty patrioty. Taki modelowy utwór romantyczny, nieważne czy mówimy o kompozycji muzycznej, obrazie czy jakimś wybitnym dziele literackim, to taki utwór, który łączy intensywne uczucia i doskonałość formy. Co to znaczy, wiedzą co prawda tylko autorzy podręczników i krytycy sztuki, którzy do owsianki na śniadanie dodają dla smaku 70-letniego Merlota, ale właśnie ta niepewność i zmieszanie to jedna z cech twórczości romantycznych. W sensie nikt do końca nie wie, jakie te dzieła powinny być i to czyni je właśnie takimi romantycznymi, przez duże R. Autorzy i artyści w romantyzmie często popisują się tym, jak bardzo nosiły ich emocje w trakcie tworzenia ich dzieł, albo jak bardzo ich bohater literacki nie może sobie poradzić sam ze sobą i z tym, jak bardzo buzują mu w głowie hormony. Utwory liryczne epoki, zwłaszcza te tworzone na wyspach w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii czy Francji, i Hiszpania i Francja to nie są wyspy, prawda? Czy no generalnie na szeroko rozumianym zachodzie, to w zasadzie licytacja na to, który bohater literacki ma gorzej, którego bardziej niszczy świat, którym bardziej targają emocje albo wątpliwości oraz który bohater jest bardziej skazany na porażkę i cierpienie, którego czekają, ale nie jest też na to gotowy, bo właśnie w sumie nie wiadomo czemu, ale on sobie nie poradzi. I który bardziej. Ale na koniec w każdym z tych przypadków okazuje się, że ten bohater to jest tak naprawdę gotowy na cierpienie, bo nieważne czy to logiczne i ma sens czy nie, on chce cierpieć, on chce walczyć z przeciwieństwami losu, mimo że wie, że w sumie nie powinien, ale ma jakieś poczucie obowiązku, na przykład względem narodu, albo swojej ukochanej, albo z innego czegoś, niczego, nie wiadomo czego. I właśnie po to był ten nieszczęsny wstęp z Matisem de Wu, żeby pokazać skalę bezsensowności i braku logiki, której każdy z nas wewnątrz potrzebuje i czego obraz widzimy właśnie w europejskim romantyzmie. Sztuka romantyczna zwalcza logikę i zaprzecza jej na kilku podstawowych filarach, które niczym egzaminy maturalne są dość intuicyjne w swojej bezsensowności. Po pierwsze, wszędzie w Europie znajdziemy mistycyzm i irracjonalizm, czyli prymat uczucia nad rozumem właśnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Bohater romantyczny idzie na grzyby i staje przed wyborem. Zaufać atlasowi grzybiarza i wyrzucić grzyba oznaczonego jako trujący z wykrzyknikiem, albo zjeść go, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest trujący. Typowy bohater romantyczny decyduje się zebrać wszystkie tego typu grzyby z okolicy i poczęstować nimi wszystkich mieszkańców okolicznych wsi, po czym pokonuje 5000 armię tych dobrych grzybów, myśląc, że to są te złe grzyby, tylko po to, żeby znaleźć antidotum dla tych otrutych jego grzybem mieszkańców i ratuje połowę z nich, a połowa niestety umiera, a on sam pali ostentacyjnie atlas grzybów i na koniec zjada tego grzyba, którym poczęstował mieszkańców i też umiera. No taka historia. A jak już jesteśmy przy zbieraniu grzybów i wsiach, romantyzm w całej Europie opisuje historię tych, których rewolucja przemysłowa z jakiegoś powodu omija, a naukowcy na uniwersytetach ignorują w sumie dość często do dziś, czyli ludność wsi. Fascynacja folklorem i życiem w zgodzie z naturą sprawia, że część artystów romantycznych, zwłaszcza muzyków i malarzy, prowadzi życie takiej współczesnej eko-influencerki. Giving this beautiful plant some healthy water so you could grow and flourish. Na romantycznych wsiach bohaterowie romantycznych liryków hasają, kierując się swoimi instynktami i emocjami, otoczeni zjawiskami nadprzyrodzonymi i fantastycznymi bestiami. Przeprawa przez niektóre lektury, które właśnie odwołują się do takiej idylii wiejskiej, przypomina grę Wiedźmina, z tym, że zamiast ubijać jakieś stworki szukając golda albo fajnej zbroi, czekasz aż nauczycielka zada ci pytanie, jakiego koloru była widoczna przez 3 sekundy lilia wodna koniary z pierwszej sceny tej książki. Zatem jestem Wiedmolol Romantyzm, poszukując rajskiego świata, czerpie też z literatury Orientu, co widać zwłaszcza w utworach artystów z krajów, które prowadzą wojaże kolonialne, jak Wielka Brytania czy Hiszpania. Dodatkowo, epoka ta akcentuje takie trudne do zamknięcia w ramy nauki wartości, jak patriotyzm czy prometeizm, czyli poświęcenie się w imię czegoś innego niż Excel. Bohaterowie romantyczni będą jeden po drugim z uśmiechem ginąć za kraj, naród, rodzinę, ideały, czyli swój kraj, naród i rodzinę. To się bardzo mocno pokrywa. Warto zwrócić uwagę na silny nacisk na indywidualność w tej epoce. Każdy opisywany przez pisarzy, malowany przez malarzy albo, nie wiem, robiony przez kogoś, kto robi coś jeszcze innego, bohater jest wyjątkowy, ma wiele wyzwań i przejść, jakiś szram na swojej psychice i w ogóle skupiamy się na tej psychice. W romantyzmie śledzimy losy bohaterów, a oni sami chcą albo stają się bezpośrednio w naszych oczach panami swojego losu. Albo bardzo mocno o to walczą, albo faktycznie im
się udaje i serio są tymi panami swojego losu. Ewolucje romantycznego indywidualizmu, szczególnie we wczesnej fazie, wyznaczają różne przejawy buntu jednostki przeciw światu. Opisują to takie nurty jak werteryzm, reneizm, schileryzm czy byronizm, czyli hasła, którymi atakuje cię nauczycielka, kiedy chce, aby twoja samoocena znalazła się na poziomie mniej więcej szkolnej stołówki. Indywidualizm dotyczył nie tylko bohaterów dzieł literackich czy w ogóle dzieł romantycznych, ale też samych artystów, w sensie autorów tych dzieł, ale to omawiam szerzej na przykładzie naszego krajowego romantyzmu. No, jeśli nie śpisz całkowicie przez ostatnie 7 lat swojej edukacji, to pewnie wiesz dlaczego. Hehe, pewnego dnia zdałem sobie sprawę z faktu, że lubię jeść i pić i mieszkać, dlatego osoby, które cieszą się z moich treści, mają możliwość wsparcia mojej działalności w serwisie Patronite. Zakres finansowy wsparcia jest bardzo szeroko rozbity. Zaplanowałem to w taki sposób, że nieważne, czy prowadzisz swój własny startup technologiczny, czy też niczym święty Aleksy, twoim głównym zadaniem w ciągu dnia jest obserwacja renowacji schodów, będziesz w stanie przyczynić się do rozwoju tego kanału i przy okazji upewnić się, że faktycznie jem, piję oraz śpię. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na Patronite. Dzięki. Gatunki literackie, szczególnie popularne w tej epoce, najłatwiej zapamiętać jako odwrotność książki kucharskiej albo podręcznika. Literaturę w romantyzmie tworzy się w taki sposób, żeby nie miała żadnego praktycznego zastosowania i niczym taki kepsik na mieszanym była możliwie trudna do przetrawienia. Wszelkiego rodzaju liryka, wiersze i maksymalnie skomplikowane w swojej budowie i wieloznaczności albo wieloznaczeniowości poematy to znak rozpoznawczy tej nieszczęsnej epoki. Dwie ulubione techniki zadawania bólu przez pisarzy romantycznych to znane wszystkim dramat romantyczny oraz ballada. Wiedząc już teraz co nieco o tej epoce, wiesz, że romantyczny to synonim słowa bezsensowny, więc możemy przyjąć nazewnictwo gatunku jako dramat bezsensowny. Jest to właśnie typowy dramat, a więc utwór stworzony do wystawiania na scenie, ale zmieniony, bo inspirowany twórczością m.in. Szekspira, poprzez wprowadzenie postaci i wydarzeń fantastycznych, no i niesceniczny, czyli z jakiegoś powodu niestworzony do wystawiania na scenie, albo przynajmniej super trudny do przedstawienia na scenie. Dramat. Sceniczny. W sensie na scenę, ale nie sceniczny. Co? Dlaczego? W dramacie romantycznym zanika typowy podział na akty i sceny, bo są to zasady, a przecież mamy epokę łamania zasad, więc jakby żegnam. Dodatkowo, jakby powiedział jakiś krytyk literacki albo egzaminator CKE, kompozycja dramatu najczęściej jest otwarta, czyli nie ma jasnego zakończenia i na koniec dramatu czytelnik wie tyle na temat losu bohaterów, co adoptowany z Oelixa chomik na temat swojego pradziadka. Z kolei ballada, czyli ten drugi charakterystyczny gatunek, to też ciekawy egzemplarz, bo jest to przykład gatunku synkretycznego, czyli łączący cechy różnych rodzajów literackich, konkretnie 3 rodzajów literackich: epiki, liryki i dramatu. Rodzaje literackie powstały po to, by ułatwić ci nawigację po utworach pisanych, no i odnajdywanie znaczenia w tekstach, albo nawet interpretację całych dzieł. Balada romantyczna powstała po to, by ci to utrudnić. A co no? Po to, byś wszędzie odnajdywał elementy, które znasz, jak na przykład, no nie wiem, czas, miejsce akcji i konkretnych bohaterów stworzonych na wzór jakiejś porządnej powieści, ale żeby oni nagle zniknęli, albo zaczęli śpiewać bez ładu i składu i mówić coś zupełnie nielogicznego, po to, żebyś już na pewno nie wiedział, o co chodzi w dziele, które czytasz. Z jakiegoś trudnego do wytłumaczenia powodu, kontekst romantyczny na tle innych epok jest w naszym systemie edukacji bardzo mocno spolonizowany. Nawet bardziej niż zazwyczaj skupiamy się na dorobku polskim i polskich artystach, dlatego jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z moim materiałem o tej epoce w naszym kraju. Żeby spać spokojnie i nie musieć jak jakiś bohater romantyczny pokonywać armii troli, zombie, żeby odnaleźć odkupienie, wymienię kilku najważniejszych twórców epoki w skali Europy, chociaż tak jak mówię, w szkole raczej omawia się ich bardzo pobieżnie. Chodzący model romantyzmu to autor m.in. Króla Och i Fausta, czyli niemiecki Goethe, ale także Fryderyk Schiller czy Jane Austen. Chociaż pewnie Fryderyk Schiller wymawia się zupełnie inaczej, to pozwól, że to zignoruję. Dla równowagi do 2 Niemców sprzed momentu dorzućmy sobie sąsiadów ze wschodu. Aleksander Puszkin oraz Michał Lermontow to ludzie, którzy razem napisali więcej liryków i poematów niż jest drzew na Syberii, a przy okazji udało im się stworzyć bardzo charakternych i kształtujących tożsamość Rosjan bohaterów liryków. Tak przynajmniej twierdzą antropolodzy. Żeby nie było, że kanał Puchacz ignoruje malarstwo i ten rodzaj sztuki, romantyzm to czasy, w których tworzą m.in. William Turner, czy pogromca wszystkich, którzy nie znają doskonale w stopniu C2 francuskiego, Eugène Delacroix. Zostajmy przy tym.
i oczywiście autor najpopularniejszego obrazu i symbolu epoki, czyli Kaspar Friedrich ze swoim Wędrowcem nad Morzem Mgły. Tu znowu na 100% inaczej się wymawia to nazwisko, ale obraz każdy zna. Swoją drogą, losowy fakt, który mam nadzieję, że zapamiętasz i może kiedyś ci się do czegoś przyda, Wędrowiec nad Morzem Mgły jest pejzażem, a pejzaż to najpopularniejsza i ukochana przez romantyków forma malarska. Idziemy dalej. Z jakiegoś powodu za symbol romantyzmu, w sensie autora, który jest wyznacznikiem autora romantycznego, bardzo wiele badaczy uznaje Beethovena, czyli film z 1992 roku z psem w roli głównej. Czyli wybitnego muzyka i kompozytora. Może ja sam jestem po prostu jakimś niewykształconym, niewrażliwym na piękno muzyki goblinem, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że symbolem twórcy epoki jest akurat kompozytor, czy... Ale w sumie nie wiem, w tej epoce i tak nic nie ma sensu, więc może właśnie o to chodzi, że nigdy żadnej epoki symbolem nie był właśnie muzyk, czy nie był postać muzyka, nie była najważniejszą postacią epoki, no to proszę bardzo. Do najważniejszych filozofów epoki należą Friedrich Schelling, Friedrich Schlegel, czy jakoś tak... The siście rzęsiście oraz tak zwane depresyjne trio, czyli Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer i Soren Kierkegaard. I tych trzech ostatnich raczej każdy zna, albo przynajmniej będzie poznawał w szkole, bo każdy z nich na swój sposób mniej lub bardziej naukowo traktował o emocjach i odrzucał przyjęte wcześniej normy i rozbijał tabu, jakim było opisywanie roli ducha i psyche, zanim jeszcze nazwaliśmy to wszystko psychologią. Często Hegel charakteryzowany jest jako najważniejszy z romantycznych filozofów, głównie za sprawą poglądu, który brzmi, że każdej tezie odpowiada antyteza, a z nich dopiero wyłania się synteza, i to jest tak zwana triada heglowska, czyli coś, co zrozumiesz zapewne za około 15 lat, niezależnie od tego, na jakim etapie życia obecnie jesteś. No więc do zobaczenia za 15 lat. Warto jeszcze podkreślić, że nurt romantyczny niesiony był falą faktycznych traum i bardzo bolesnych zmian społeczno-politycznych. W całej Europie w tym okresie wybuchały powstania i szalały napięcia między kulturami, religiami czy społeczeństwem. Część z nich stanowią problemy, z jakimi Polacy w XVIII czy XIX wieku bardzo rzadko się mierzą, no bo na przykład nie mieliśmy do czynienia specjalnie z prześladowaniami wynikającymi z kolonializmem. Chyba że w sumie uznamy Polskę jako kraj, który padł ofiarą kolonializmu. Społeczeństwa romantyczne i twórcy romantyczni żyli w przeświadczeniu o konieczności walki z tyranią, ze zniewoleniem człowieka, z różnymi uprzedzeniami społecznymi, ze skostniałymi podziałami, które były dodatkowo wzmacniane przez postęp i rozwój gospodarczy i bogacenie się krajów. W ramach takiego bardzo szerokiego kontekstu historycznego można powiedzieć, że były na przykład powstania Greków przeciw Turkom, w sumie to trzy powstania zaraz po sobie, powstanie dekabrystów, rewolucja lipcowa, nie mówiąc już o całej wierzchni ludów, czy naszych krajowych zrywach narodowych, jak powstanie listopadowe czy styczniowe. Społeczeństwa europejskie niesione poematami romantycznymi i przeżywające historie bohaterów epoki umierały, mając w życiu cel i nadając swojej śmierci sens, za co dla wszystkich twórców epoki należy się od kanału Puchacz zdecydowanie plusik. Albo minusik. Tak zdecydowany neutralny. No bo inna sprawa, że może śmierci tej dałoby się po prostu uniknąć, ale to tak jak analiza tego, czy naprawdę powinienem sobie kupować tego Matiza z początku filmu. No nie wiadomo. Siłą napędową romantyzmu była uniwersalnie tęsknota za jakimś rajskim światem, bo raj, jak wiadomo, jest koncepcją zmyśloną i urojoną, co jest bardzo wygodne. W raju nie istnieją podatki, nie istnieje praca, nie istnieje zbyt wiele obowiązków poza jakimiś wyimaginowanymi i dobrowolnie wziętymi na siebie przez osoby, które te obowiązki chcą sprawować. Na przykład w koncepcji raju dla większości licealistów obowiązkiem jest nie wstawanie przed godziną 11 pod karą utrzymania trzech naleśników z Nutellą. Raj to zawsze była i jest wizja bardzo kusząca, ale romantycy i społeczeństwa romantyczne były jednak kuszone szczególnie mocno i trzeba to po prostu zrozumieć. Rozwój mieszczaństwa i gospodarki opartej o przemysł w XVIII wieku dał wiele bardzo korzystnych zmian, jak na przykład drastyczny wzrost ogólnych warunków życiowych i bogacenie się społeczeństwa, budując na rosnącej i coraz bardziej stabilnie rozwiniętej tkance społecznej. Przy okazji celebrowania postępu, rozumu i pracy tworzył bardzo wyraźne podziały na klasy społeczne i cementował wszystko to, co wcześniej dzieliło się na klasę posiadaczy i nieposiadaczy albo
posiadanych. Jakby tego było mało, od takiej strony artystycznej, jakby to powiedziała opiekunka koła teatralnego, od strony psyche, życie w trakcie oświecenia, czyli tej poprzedniej długiej epoki, było przepełnione pragmatycznością i też po prostu nudą. Dlatego na twórczość romantyków, nawet klasy wyższe, nawet ci, którym nie było źle, rzucili się po prostu jak na promocję karpia w Lidlu. To tyle, jeżeli chodzi o ten przejazd przez europejski romantyzm. Zapraszam cię do materiału poświęconego romantyzmowi w naszym kraju, jak i do wszystkich innych materiałów na tym kanale. Bardzo dziękuję ci za to, że oglądasz moje materiały, czy słuchasz moje materiały w formie właśnie dźwięku. Życzę ci znakomitego rozwoju ciebie i twojej rodziny.